Piękne. Mateusz, piękne, tak? Beethovenem mi zapachniało. Powiedz mi, co to jest za pieśń? To jest pieśń chrześcijańska. No to, wiesz, tak zorientowałem się. Ale to jest jakiś stary hymn? Kto? To jest jakiś stary hymn? Znaczy to jest tak, to jest hymn. Tak mi zapachniało XIX wiekiem, pierwszą połową. Tak, to jest ten hymn. I Armia Zbawienia. Pff. Ale wiecie co? Pięknie dzisiaj graliście. Ta gitara to jest fantastyczny pomysł. Ale dzisiaj zobaczyłem, jak brakuje nam tutaj tego perkusja. Jednak musi być. Nie wiem, czy to się wytnie, czy... albo nie, nie, niech będzie. Jest naturalnie. Dzwoniłeś do Michała? Tak. No nie. Trzeba było mi powiedzieć wcześniej. Potrzebujemy takich hymnów w Kościele. Potrzebujemy też takich pieśni odświeżyć trochę, takich sprzed lat. Nieraz jak jeżdżę do Anglii, to tam w wielu, wielu kościołach naszych ewangelicznych na nabożeństwach właśnie odświeżają takie stare pieśni. No inna sprawa, że tam kościoły ewangeliczne to 400, 300, 500 lat tradycji. U nas raczej rzadko, który zbór ma tak daleką tradycję. Jak zauważyliście, będę dzisiaj mówił w takim temacie, o którym powiedziano już dziesiątki, setki, a może nawet i tysiące kazań. Ci, którzy byli rano, myślę, że będzie to samo, ale mam nadzieję, że nie tak samo. Więc może nie będzie to dokładnie powtórka. Zresztą każde kazanie jest trochę inne. Chciałbym zacząć od takiego przykładu. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że większość z was pracuje, macie przełożonych, macie szefów, jesteście w pracy. Przychodzicie do pracy w poniedziałek, jest fajna atmosfera i nagle ktoś z waszych znajomych, powiedzmy osoba, o której wiecie, że jest dobrze poinformowana, bierze was na stronę i mówi, wiesz co, szef będzie chciał cię zwolnić. Jest redukcja etatów, prawdopodobnie tak będzie. Myślisz sobie, no zobaczymy. 15 minut później szef spotyka cię na korytarzu, mówi, słuchaj, chciałbym, żebyś w piątek wpadł do mnie do biura na 10. No ale o co chodzi? No to nie jest rozmowa tak w przelocie, w korytarzu. Rano było, że na telefon, ale okej. Okay. W przelocie, w korytarzu. Przyjdź w piątek. Co się dzieje w twoim sercu? Co się dzieje w tobie? No oczywiście jest lęk, jest strach, jest jakaś obawa. Co się będzie działo? Jak znajdę nową pracę? Zostanę zwolniony? Co z rodziną? Co z kredytem? Normalna sytuacja, która powołuje stres, przywołuje jakiś stres, wywołuje niepokój. Mija wtorek, środa, czwartek. Chodzisz zdenerwowany, już szukasz po internecie jakichś innych ofert, już zastanawiasz się. Żona cała w nerwach, no bo dopiero co planowaliście kupić lodówkę, a tu już nic z tego, bo trzeba teraz będzie oszczędzać, zacisnąć pasa. Przychodzi piątek, idziesz do szefa, jak na skazanie. Siadasz przed nim na biurku i proszę usiąść. Wiesz, postanowiłem, widzę twoją pracę, widzę jak się starasz, bardzo to doceniam. Już napięcie jest potąd, wszystko w tobie drży. Ale wiesz, postanowiłem dać ci podwyżkę i zaproponować ci kierownika sekcji. Całe napięcie opada. Nagle jest niesamowita ulga. Strach odchodzi, przychodzi radość. Wiesz o tym, czy już zdajesz sobie z tego sprawę, że to, jak postrzegasz daną sytuację, decyduje i wpływa na twoje emocje. Jeśli twoje postrzeganie sytuacji opiera się na jakiejś insynuacji, albo na kłamstwie, albo na półprawdzie, to z tego będzie wynikać całe twoje samopoczucie. Do tego przykładu jeszcze wrócę. Chciałbym właśnie od niego zacząć, dlatego że będzie mi później potrzebny do czegoś. Największą taktyką diabelską jest kłamstwo, jest półprawda, jest insynuacja. Od samego początku, no może nie od samego początku, bo na początku to była pycha, tak? On na początku mówił właściwie po co...
Ja mogę siąść też tam na tym tronie. Dlaczego ja mam być poddany Bogu? Ja mogę się z Nim zrównać, mogę być dla Niego partnerem, przecież jestem tak wspaniałą istotą. Ale później, gdy już był ogród Eden, gdy był Adam i Ewa, to pamiętacie, co diabeł próbował zrobić. Próbował insynuować, kłamać i mówić półprawdy. Nie mówił całkowicie nieprawdy, ale mówił takie półprawdy. Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? I dzisiaj stosuję tą samą taktykę. Czy rzeczywiście Bóg ci to obiecał? Czy naprawdę Bóg jest dobry? Dzisiaj śpiewaliśmy tą pieśń. Tak bardzo ją lubię. Bóg jest dobry. Pomyślałem sobie, stojąc tam z tyłu, co by było, gdyby Bóg nie był dobry? Co by było, gdyby Bóg naprawdę był taki, jak diabeł próbuje nam wmówić, że jest? Mściwy taki. Jak jesteś nieposłuszny, to Bóg cię chorobą. Jak jeszcze nie pomoże, to jakimś kalectwem. To ci dzieci dotknie. To cię wyrzuci z pracy. Bo jak zgrzeszyłeś, to on musi ci przywalić, żebyś dobrze zapamiętał sobie, żeby nie grzeszyć. Takie mamy wyobrażenie Boga. To jest cały czas ta sama taktyka. On przychodzi i chce ciebie i mnie okłamać. Wojna duchowa to nie jest coś mistycznego. Oczywiście to, co oglądaliśmy na filmie Egzorcysta, to nie jest tak do końca całkiem fałsz. Takie rzeczy się zdarzają. Opętania się zdarzają. Ale ja dzisiaj nie będę mówił o tym wymiarze wojny duchowej, która wiąże się z manifestacją demoniczną, z opętaniem i z walką o uwolnienie opętania. To jest inny temat. Okay? Tu rano też wspomniałem i też powiem, że jeśli ktoś byłby takim tematem zainteresowany, no to Andrzej Migda jest fachowcem od tej dziedziny. Napisał książkę Egzorcyzm pentakostalny. Odsyłam do niego, można sobie przeczytać. Bardzo ciekawa. Ale dzisiaj chcę mówić o takim wymiarze tej wojny duchowej, która dotyczy naszych myśli, która dotyczy właśnie naszego postrzegania rzeczywistości, dotyczy tych zwykłych, pospolitych kłamstw, które diabeł nam wrzuca każdego dnia i próbuje nas w nich trzymać. I to wpływa na nasze emocje, to wpływa na nasze samopoczucie, a z samopoczucia wynika nasza negatywna postawa i wiele innych rzeczy. Ale zacznijmy od kilku wersetów Bożego Słowa. Pierwszy, ten, który od tego dzisiaj chcę zacząć i który też tutaj jest wyświetlony, Efezjan 6 rozdział, od 10 wersetu napisane jest tak. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w potężnej Jego sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą. Wiecie, jak bardzo często Biblia odnosi się do tego typu nazewnictwa. Zbroja, miecz, oręż, walka, bitwa. Abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili, jak wyjść z tych potyczek zwycięsko. Bardzo, bardzo piękny i prosty obraz. Często, gdy wchodzimy z kimś w konflikt, a zdarza się, kto nigdy z nikim nie wchodził, nie wszedł w żaden konflikt. Nie ma takich ludzi. Czasami, gdy w kościele czy w domu, dajmy na to w domu, w małżeństwie, ileż to razy ja łapałem się na tym, że w jakiś sposób moja żona stawała się moim przeciwnikiem. Czy osoba, z którą w jakiś sposób miałem spór, nagle myślałem sobie, jak ona może, dlaczego tak? Jakby ona stawała się moim adwersarzem. To ta linia walki była między mną a nią. A czasem, gdy udało mi się zrozumieć, przecież tak naprawdę nie ona jest moim wrogiem. To nie brat, to nie siostra jest twoim wrogiem. Nawet jeśli gdzieś tam cię zranił, gdzieś tam cię dokuczył. Nie walczymy przeciwko krwi i ciele. Nie walczymy przeciwko tym ludziom, którzy są tutaj. Oni są tak samo niedoskonali jak my. Bo wszyscy jesteśmy niedoskonali. Wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. Wszyscy popełniamy błędy. Naszym przeciwnikiem jest ten, który inspiruje, kłamie i który popycha nas do złego. I tak naprawdę, jeśli wymierzamy działa przeciwko sobie nawzajem, w domu, w kościele, w pracy, to walczymy trochę na oślep. Diabeł stoi z boku, mówi, a fajnie, ale mi się udało, nakręciłem spiralę. Teraz będą się nie lubić, potem nie znosić, a na końcu nienawidzieć. I będą o tobie plotkować, będą o sobie mówić źle. A gdyby nam się udało od razu się zatrzymać i powiedzieć, Boże,
Nigdy nie zapomnę tej historii, pozwólcie, że ją przytoczę jeszcze raz. Wiele, wiele lat temu, gdy byłem w zespole Armia Siloe w Gorlicach, graliśmy z pastorem Krzysztofem. Oboje byliśmy wtedy dużo młodsi niż teraz i mówię o czasie przed 25 powiedzmy lat i wcześniej. Byliśmy bardzo dynamicznymi, młodymi ludźmi i zaczęło dochodzić między nami do konfliktów. Bardzo to był trudny czas. Te konflikty tak narastały, że w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że jak byliśmy w jednym pomieszczeniu, dosłownie to było tak, ja to lubię tak powtarzać, że nie było, każde pomieszczenie było dla nas dwóch za małe. Było takie napięcie między nami. I graliśmy razem, ale gdzieś po prostu zaczęliśmy między sobą się kłócić, wytoczać działa. I któregoś dnia po kolejnej kłótni ja nie wytrzymałem. Chlasnąłem drzwiami po próbie, wyszedłem, nigdy więcej. Przyszedłem do domu i mówię do Basi mojej, z tym Szatkowskim nigdy nic, ja już nie chcę. Nie? I siadłem taki w fotelu, wziąłem książkę, czytam, taki naburmuszony. Potem dowiedziałem się, że Krzysztof tak samo, poszedł do domu, akurat próby były w kaplicy, więc poszedł do góry, bo mieszkał w kaplicy, poszedł do siebie do domu, mówi, Ela, z Orłowskim, koniec, wszystko. I usiadł, on oburmuszony. I wtedy Ela powiedziała mu, jego żona Elżbieta powiedziała mu coś, no, czego do dzisiaj nie zapomniałem i pewnie do końca mojego życia nie zapomnę. Powiedziała, wiesz co, Krzysztof, ja nie wiem, kto to z was dwóch ma rację, ale ja wiem, że jest ktoś, kto chce was zniszczyć, bo wie, że wasza służba, wasza misja, wasze wyjazdy, ewangelizacje, to co gracie, to co robicie, to jak modlicie się o ludzi, to jak stoicie z nimi, to jest dla niego niebezpieczne. Ja nie wiem, kto to ma rację, ale ja wiem, że wrogiem jest diabeł, a nie Jacek. Wiecie co wtedy? Krzysztof potem mi to opowiadał, mówi, słuchaj, jakby mnie ktoś walnął młotem w głowę. Wszystko nagle opadło. Niewiele myśląc, za kurtkę i do mnie. Przybiegł, przyszedł, stanął, zadzwonił, stanął przed drzwiami, ja otworzyłem drzwi. Uśmiechnął się. Ja się też uśmiechnąłem. Wiecie, to był niesamowity przełom. On mi to potem opowiedział. Mówię, słuchaj, poszedłem do domu, byłem na ciebie wściekły, ale Ela mi powiedziała coś takiego. Zaczęliśmy się modlić, wpadliśmy sobie w ramiona, obydwaj się popłakaliśmy. Od tej pory zaczął się całkiem nowy etap naszego życia. Nie człowiek jest naszym wrogiem, ale diabeł, który inspiruje do złego. I my walczymy z kłamstwami, które on nam wrzuca do naszego serca. W tamtej chwili, w tamtym momencie to było kłamstwo, z nim nigdy już nic. Nie chcę go znać. Ta sytuacja już się nie zmieni. Ileż razy słyszymy w naszych uszach, nigdy sobie z tym nie dam rady. To się nigdy nie zmieni. W moim domu to się nigdy nie zmieni. Czy diabeł nie przychodzi i nie mówi, nie dasz sobie z tym rady, to cię zniszczy, to cię rozwali, to cię położy. Patrzę tu tak, nie będę po imieniu mówił, ale znam was, przecież znam wasze historie życia. To się nigdy nie zmieni. Nie dam sobie rady. Ja jestem beznadziejny. Ja nie umiem. Ja nie potrafię. Ja nie mogę. Nie mogę. Już nie mogę. Ileż razy przychodzi diabeł i mówi, już nie możesz. Już dalej nie pójdziesz. Najlepiej to sobie w łeb szczel. Rzuć wszystko. Daj sobie spokój. To nie ma sensu. Ileż razy nawet mówimy to. To nie ma sensu. To jest ten nasz bój. 1 Piotra 5:8. Będziemy dzisiaj trochę różnych fragmentów czytać. Piotr pisze tak. Wszelką troskę swoją zrzućcie na Niego, gdyż On się o was troszczy. On, czyli kto? Czyli nasz Pan. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, krąży wokoło niczym lew ryczący, wypatrujący łupu. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem braci waszych na świecie. Każdy z nas jest na tej wojnie. Każdy. Diabła celem jest to, aby po pierwsze, jedna jego taktyka, żebyś w ogóle o nim nie myślał. Żebyś nie był świadomy tego, że toczy się wojna o twoje życie, żebyś myślał, że człowiek jest twoim wrogiem, sytuacja jest twoim wrogiem. To prawda, że mamy trzech głównych przeciwników w świecie duchowym. To jest moja stara natura, to jest świat i to jest diabeł. Ale tak naprawdę najłatwiej dać sobie radę z diabłem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on już został pokonany. Dlatego, że on już został pokonany. Za chwilę będziemy o tym czytać. Druga taktyka jego to jest wyolbrzymić problem.
Znacie takie powiedzenie, strach ma wielkie oczy, tak? Podawałem rano ten przykład, powtórzę. Pamiętam, miałem 8-9 lat, byłem może pierwszy raz w zoo. Była klatka z lwem. Pamiętam taką, widzicie, to takie rzeczy w życiu dziecka są tak mocne, że zapamiętuje się je przez wiele, wiele lat, czasem do końca życia. Podszedłem do tej klatki, akurat przy samych prętach leżał lew. I była barierka drewniana, no i wiecie, tak może no, z 1,5 metra może od tej barierki. I ja taki mały bajtel podszedłem do tej barierki i tak się, on tak leży, on się tak nachylał. Ja się tak nachylam, a on leży, nie? I w momencie on tam kątem oka mnie zauważył i podniósł głowę. Nie ryknął, nic, nie, po prostu podniósł głowę. Słuchajcie, jakbym był starszy, to pewnie bym na atak serca zmarł. Słuchajcie, jak mnie odrzuciło i do dzisiaj to pamiętam. Pamiętam ten lęk, pamiętam ten strach. On był za kratami. Nic mi nie mógł zrobić. A jednak tak wielki strach, tak działa diabeł. Wyolbrzymić. Pokazać problem, że on jest nie do pokonania. Pokazać, że sytuacja jest nie do przejścia. Jemu zależy na tym, żebyś uwierzył w to. On jest tym przeciwnikiem, który chodzi wokoło nas. Wiecie, dzisiaj w twoim życiu diabeł ma tyle mocy, ile sam mu dasz. Dlatego, że został pokonany. Będziemy za chwilę czytać, że Bóg wyrwał nas, posadził nas na okręgach niebieskich. Przeniósł nas. Jego pokonał. Rozgromił nadziemskie władze i zwierzchności. Pokonał diabła. On jest pokonany. Tylko chce, żebyśmy żyli w nieświadomości, że on jest pokonany. Rano o to zapytałem, dzisiaj też zapytam, czy są tu jakieś dziewczyny, które boją się myszy? Nie ma. Rano były, podniosły rękę. Nie ma. Pająków, o, pająków. No właśnie. No to akurat rano też było o pająkach. Pamiętam taką historię, jeszcze z kiedyś, jak jako chłopcy straszyliśmy myszami dziewczyny. Wiecie, jak ja... Wiecie. No, myszka, taka maleńka, no cóż ona może zrobić? No, bezbronna, maleńka istotka, a jednak jest jakiś lęk, jest jakiś strach. On nie jest racjonalny. On nie wynika z tego, boję się, bo ona mnie zje. No co najwyżej, może gdzieś tam ugryźć, to będzie bolało jak szpilka, ukucie szpilki, nie bardziej, tak? Nic więcej nie może zrobić taka mała myszka. A jednak jest strach, jednak jest lęk. I tak samo działa nasz przeciwnik, diabeł. Jeśli nie masz świadomości, że toczy się wojna o twoje życie, to zostałeś uśpiony. Jeśli nie masz świadomości, że to, co dzieje się w twoim życiu, to jest odzwierciedlenie pewnych rzeczy, które dzieją się w duchu. Jest obok nas świat duchowy, który odbija się w świecie rzeczywistym. Na pewno w życiu chrześcijanina. Wierzymy, że Bóg ma dla nas plan. Amen. Wierzymy, że są aniołowie. Amen. Wierzymy, że są demony, że jest diabeł i jego słudzy. Amen. Oni toczą walkę. Biblia o tym jasno i wyraźnie mówi. Zaraz będę podawał jeden taki ewidentny przykład. Oni toczą walkę. I ta walka toczy się o co? Przyjdź królestwo twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. O to toczy się ta walka. O Bożą wolę. Aby zatrzymać, aby wbić szpilę, aby zastopować, aby okłamać, aby oszukać, aby podłożyć nogę, aby coś się wywaliło, aby coś się rozwaliło. I to dotyczy całego Kościoła, ale to dotyczy każdego z nas indywidualnie. Czy wiecie, że diabeł każdego z nas, no nie osobiście, bo on nie może być wszędzie. On nie jest jak Bóg. On nie jest wszechmocny. Ale on ma swoje sługi. I wysyła swoje sługi i swoje możliwości używa po to, żeby każdego z nas indywidualnie uderzyć. Bóg ma plan dla ciebie, indywidualny, jedyny, ale czy wiesz, że diabeł też? On nie działa chaotycznie. On nie jest idiotą. On będzie chciał uderzyć cię tam, gdzie najbardziej boli. A tak naprawdę będzie chciał uderzyć cię tak, żebyś tego nie zauważył, żebyś nie zauważyła, że to on. Ale żebyś pomyślała, że to sytuacja, ludzie, rodzina, nie wiadomo kto. A przeciwnikiem twoim jest diabeł, a nie ludzie. A on jest pokonany. A ty jesteś zwycięzcą. Jeden z najpiękniejszych obrazów tej duchowej wojny
to ten obraz Księgi Daniela. Na pewno większość z was pamięta ten obraz, tak? Daniel w pewnym momencie, wspaniały mąż Boży, niesamowity człowiek, odkrył, że minął okres czasu, który został powiedziany w proroctwie, który miał wyznaczać czas niewoli Izraela w Babilonii. I co zrobił? Nie siadł sobie wygodnie w fotelu, nie wyłożył nóg na stół, nie zamówił sobie gin z tonikiem i powiedział, no to Panie Boże, teraz zobaczymy, jak wypełnisz tą obietnicę. Zobaczymy, jak się sprawisz. Wiecie, to jest chyba jeden z kluczy do wiary. Nie być biernym. Nie czekać, ale działać. Coś robić. Daniel zobaczył wypełnienie Bożej obietnicy, dlatego że zaczął modlić się i pościć. I gdy zaczął modlić się i pościć, to Biblia potem mówi w Księdze Daniela, że gdy już przyszedł do niego anioł Gabriel, to powiedział mu tak. Danielu, tam jest tak pięknie powiedziane, Danielu, mężu miły, innymi słowy można powiedzieć, którym Bóg ma upodobanie, od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś się ukorzyć, od pierwszego dnia zostałem wysłany od Boga, aby przynieść ci odpowiedź. Ale coś mnie zatrzymało. Co to było? To był demon tego obszaru, tego miejsca Królestwa Perskiego. I z nim walczyłem i dlatego 21 dni nie mogłem przynieść ci odpowiedzi. Aż musiałem prosić innego generała Bożego, innego anioła, Michała, aby przyszedł i on tam toczy dalej walkę, a ja przyszedłem, aby przynieść ci odpowiedź. Jest wojna duchowa. Ja się zawsze zastanawiam, co by było, gdyby Daniel w 20 dniu zrezygnował. Ty i ja stoimy czasem w naszej walce duchowej o nasze życie, o naszą przyszłość. W takiej chwili, w takiej sytuacji, w takim miejscu, w którym stajesz przed wyzwaniem, które, tak jak powiedział Pan Jezus, inaczej nie ustąpi jak przez post i modlitwę. Pamiętacie tę historię? Gdy uczniowie przyszli do Pana Jezusa i mówią, Panie, oto tutaj chory, próbowaliśmy, ale nic nie jesteśmy w stanie zrobić. I Pan Jezus mówi, o rodzie niewierny, o ileż będę musiał być jeszcze z wami. A potem spojrzał na tego człowieka i mówi, ten rodzaj nie może iść inaczej, wyjść inaczej jak przez post i modlitwę. To jest nasz oręż. Jeśli stajesz przed wyzwaniem, jeśli stoisz przed strachem, przed obawą, jeśli stoisz przed jakimś diabelskim kłamstwem w twoim życiu, to jedną z rzeczy, które możesz zrobić, to modlić się i pościć. Jeszcze inną rzeczą, którą możesz zrobić, to co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Jest taki piękny, przepiękny tekst. W 10 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział, złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć, a ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i życie w całej pełni. Ja jestem dobrym pasterzem, a dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. 8 rozdział, 32 werset. Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jaka jest wymowa tego fragmentu? Jak rozpoznać diabelskie kłamstwo? Jak walczyć z diabelskim kłamstwem? Jak dać sobie radę z diabelskim kłamstwem, które on zasiewa do naszych umysłów? Jak walczyć z tymi półprawdami? Jak dawać sobie radę w domu, kiedy jest konflikt, a to przecież nie człowiek jest moim przeciwnikiem. Jak dawać sobie radę wtedy, kiedy w świecie nagle stoję przed jakąś ruiną, przed jakąś sytuacją tragiczną i nie wiem, co zrobić. Przypomniał mi się taki przykład. Bankowcy uczą swoich pracowników, jak rozpoznawać fałszywe banknoty. Ciekawe jest, jak oni to robią. Gdy teraz o tym mówię, to pewnie
Myślicie sobie, że robią jakieś sympozja, konferencje, no i pokazują na wielkich ekranach, prawda, jeśli banknot jest fałszywy, to tu jest takie, tu jest coś nie tak, tu jest, zwróćcie uwagę na to, zwróćcie uwagę na to. Wiecie, jaką oni mają metodę? W kółko analizują tylko i wyłącznie prawdziwe banknoty. Pracownicy banku. Tak analizują, tak poznają prawdziwe banknoty, tak je studiują, zapach, dotyk, faktura, że potem, gdy dostaną do ręki fałszywy, od razu wiedzą, że to jest fałszywy. Jeśli chcesz walczyć z diabłem, trwaj w prawdzie. Bądź w prawdzie. Żyj w prawdzie. Niech Słowo Boże będzie w twoim życiu, w twoim sercu, codziennie. Nie na chwilę. Niech będzie prawdą, która ciebie uwolni. Chrystus przynosi nam uwolnienie. Ale to nigdy nie jest kwestia naszej bierności. Ale to jest kwestia naszego aktywnego działania. Diabeł działa przez kłamstwo, insynuacja. My mamy takie trzy punkty. Daj to, ten slajd, który był. Jak walczyć? Po pierwsze to, co powiedziałem, trwaj w prawdzie. Napełniaj się prawdą. Jeśli będziesz żył blisko Boga, w Chrystusie, napełniał się prawdą, żył z Nim, będziesz umiał rozpoznać jego atak, diabelski atak. I będziesz wiedział, co zrobić, gdy przyjdzie diabelski atak. Będziesz wiedział, jak się zachować. Po drugie, bądź świadom, po pierwsze, tego, że toczy się wojna o ciebie i o twoje życie. Że to przeciwnik rzuca ci kłody pod nogi. W domu, w pracy, w różnych sytuacjach. Bądź świadom też tego, kim jesteś. Efezjan 2 i 6. Drugi rozdział, 6 werset. On nas, rano zapytałem, dzisiaj też po południu zapytam, kto to jest ci nas? My. Zgadzacie się ze mną? Gdy Paweł mówi, on nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba, uczynił to w Chrystusie Jezusie. To o kim jest mowa? O mnie i o tobie. Chrystus ciebie i mnie ożywił i umieścił na wysokościach. Do tego rozgromił diabła. Wystawił go na pokaz, jak mówi inny fragment Bożego Słowa. Dał nam ochronę, dał nam oręż. I w tej walce, którą toczymy, nie jesteśmy sami i nie jesteśmy bezbronni. Mamy oręż. I my wiemy, bo tutaj niedawno pastor Tomasz mówił kazanie na temat tej zbroi Bożej, pamiętacie? To są te elementy tej zbroi, tego oręża, w którym walczymy. Ale przede wszystkim musimy być świadomi tego, kim jesteśmy, co mamy w Chrystusie. I po trzecie, nie bój się. Ktoś kiedyś powiedział, że w Bożym Słowie jest 365 razy napisane nie bój się. Tak jakby Bóg chciał nam powiedzieć na każdy dzień naszego życia, nie bój się. A jeśli się przestraszyłeś, jeśli upadłeś, jeśli zdarzyło ci się gdzieś przegrać, wstań i idź dalej do przodu. Wstań i walcz. Jeśli już diabeł zabrał ci jakąś bitwę, to wiedz, że wojna jest wygrana. Jeśli już gdzieś przegrałeś i upadłeś, to nie leż. Proszę cię, zaklinam cię, nie leż, ale wstań i idź dalej. Nie pozwól, aby diabeł zabrał ci chociaż jedną minutę więcej z twojego życia duchowego, niż to jest konieczne. Jeśli już się załamałeś, popsiaczyłeś, czy powiedziałeś coś złego, czy coś ci wyszło z ust, czy nawet sobie przekląłeś, czy cokolwiek innego i czujesz się potępiony, czujesz się przegrany, to pamiętaj, nie mamy do czynienia z Bogiem, który czyha na twoje potknięcie, a gdy się potkniesz, to mam cię, potknąłeś się. Tylko mamy do czynienia z Bogiem, który podaje ci rękę, mówi wstań, pójdziemy dalej razem. Razem. Nie leż już dłużej, ale wstań i idź dalej. Chciałbym zakończyć psalmem, który jest takim przepięknym obrazem dla mnie Bożych obietnic, tego, co Bóg dla nas ma. Chciałbym poprosić Mateusza, żeby też zagrał. Ten psalm w mojej Biblii ma tytuł Pieśń o szczęściu ufających Panu. Jeśli dzisiaj, bracie, siostro, przyjacielu, stoisz przed wyzwaniem,
Jeśli dzisiaj masz lęki związane z twoim życiem, z wyzwaniami, to pamiętaj, że nie jesteś sam. To pamiętaj, że toczy się walka. Ale w tej walce nie jesteś sam. Trwaj w Chrystusie. Pozwól, aby Jego Słowo trwało w tobie codziennie, regularnie. A będziesz zwyciężać. Ufaj Panu w każdej sytuacji swojego życia. Nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale właśnie wtedy, kiedy jest źle. Stań przed przeciwnością, stań przed wyzwaniem i powiedz: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Wiem, że przejdę. Wiem, że dam radę, bo nie jestem sam, bo jestem z Chrystusem, bo jestem w Chrystusie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jest wojna. Są wyzwania. Są klęski i zwycięstwa. Ale ta wojna jest wygrana, a my jesteśmy po zwycięskiej stronie. Proszę, abyśmy na chwilę może zamknęli swoje oczy. Abyśmy mogli wsłuchać się w ten psalm. Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, ten, kto przebywa zawsze w obecności Wszechmogącego, ten mówi do Pana: Ty jesteś moim schronieniem, Ty jesteś moją twierdzą. Nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa. Tak, Pan wybawi cię z różnych opresji. On ochroni cię przed zasadzkami. Okryje cię swoimi piórami. A pod Jego skrzydłami znajdziesz schronienie. Jego wierność niech będzie twoim poczuciem bezpieczeństwa. Nie musisz się bać nocnych strachów ani zasadzek, które są w dzień. A gdyby nawet u twojego boku padło 1000, a 10 000 po twojej prawej stronie, ty będziesz bezpieczny. I będziesz mógł powiedzieć: tak, Panie, Ty jesteś moim schronieniem. Do swoich umiłowanych Pan mówi tak: wyratuję go, ponieważ do mnie przylgną. Wywyższą go, bo zna moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem. Ja sam będę z nim w każdej niedoli. Ale wyrwę go z niej i chwałą obdarzę. Nasycę długim życiem i okażę swoje zbawienie. Tak bardzo Ci dziękuję, Panie, że w tej wojnie nie jesteśmy sami. Tak bardzo Ci dziękuję, Panie, że wojna jest wygrana. Tak bardzo Ci dziękuję, Panie, że trwanie w prawdzie Twojej, w Twoim Słowie, wyzwala, uwalnia. Zmienia nas, nasze wnętrze. Pomóż nam, Panie, abyśmy tak trwali w Tobie. Tak byli blisko Ciebie. Aby nic nie mogło nas zniszczyć. Bo Ty jesteś naszym schronieniem. Ty jesteś pomocą i zachętą. Dziękuję Ci, Panie. Moi drodzy, niesamowite jest to, jak Bóg działa poprzez to Słowo. Jak współgra, jak robi to jednolicie. Bo wiem też, że jest pragnienie jednej osoby, aby cała nasza rodzina modliła się o nią. Zapraszam Cię, Basiu. Chciałbym, żebyście...